Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już z klubiku wzięliśmy tuk-tuk, znaczy przyjechaliśmy motorem, ale wzięliśmy tuk-tuka, bo potrzebowaliśmy przewieźć jeszcze parę gabarytów, między innymi butlę z gazem. O, bez tego byłoby ciężko. A tutaj mamy naszego najwierniejszego bywalca, który kiedy nas widzi, to stwierdza, że należy opuścić miejscówkę. Kochani, zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym to będzie między innymi o otwarciu Babaloo Playground, bo dziś takie miękkie otwarcie przy okazji Halloween. Zapraszam i życzę miłej zabawy. Ja muszę zapłacić panu. To są reminiscencje wieczoru poprzedniego dnia. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj wlazła w siatkę, a właściwie pod siatkę. Tutaj sobie. I tu czuję się bezpieczna. Ona tutaj czuje, że to jest jej miejsce. Asia natomiast przyniosła maszynę do szycia i pod szybę, do szyba. Tutaj ciuchy. Ciuchy halloweenowe. Zobaczmy. Czy to by się sufit na głowę? Czy to by, żeby wszystko jest w porządku z tobą? Szczerze. Dobra. Dokładnie tak. Exactly. No trudno, co robić? Po przywiezieniu gazu okazało się, że nie mamy do kuchenki podłączenia pomiędzy butlą, czyli tego reduktora takiego z rurą. Myślałem, że tam jest, a nie ma. Czyli będziemy musieli na szybko reagować. W związku z tym podjadę do Polonii i stamtąd wezmę taki jeden zestaw cały, butla z gazem i ze wszystkim, z całym podłączeniem. Na chwilę podłączymy sobie. A potem będzie trzeba dokupić. Na razie szybkie zakupy. Somewhere over there. Ha! Jestem na zwierzęcym dziale. Asia gdzieś tam poszła w gary, a ja do zwierzęcego i wezmę takie jedzonko w puszce dla pieska, tego co do nas przychodzi. Dam mu, ale na zewnątrz mu dam, tak żeby się nie przyzwyczaił do naszego miejsca bardziej niż już jest przyzwyczajony. No ale żeby nie dobrze mam Friends. Tutaj, zobaczcie jakie zestawy. Jest taki zestaw herbaciany, można by rzec. $580 kosztuje taki zestaw. Czyli jakieś... ile? 2300, 2400 zł. Nieźle. Dobra, Asia, znowu się jej nie ma. Asia, ja tylko na chwilę poszedłem, matko jedyna. No ludzie kochani, no. Ona naprawdę lubi się chować. Ja taki? Musieliśmy, tak, pan klucz. Wzięliśmy kilka rzeczy, pan będzie teraz jechał do restauracji. Tutaj zobaczcie jak ładnie odbiły te drzewa, odcinane wtedy przez właścicieli. A teraz zazieleniły się. Od razu ładniej to wygląda. Polonia jakby odżyła. No i właśnie, w związku z tym, że Polonia jakby odżyła, to zdecydowaliśmy, że na razie nie będziemy jeszcze się jej pozbywali. Damy sobie jeszcze czas, może coś wymyślimy. To co, lecimy! Tak jest! Robi nam się tu podwoli druga Polonia. Poznajecie Państwo? A no właśnie. Krzywo. Nie mogę ścierpieć, że krzywo. A. Dobra. Idę wymienić butlę z wodą. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj handlują tym. Przyszedłem na górę pożyczyć pilota do klimy, bo ten, który jest na dole, nie działa. W ogóle są braki w pilotach do klimatyzacji. Kurtyny wiszą już tutaj w oknach. Kwiatki będę musiał podlać później. Drzwi się chętnie zamykają. Proszę bardzo. I found here. It was lying here. Just took it. Yeah. A baby? Other flame dies? This is no. What is this? It's like candle. Huh. This is the only remote we have. To jedyny pilot, jaki mamy chyba tutaj na wszystkie klimatyzacje muszę kupić. No w każdym razie kurtyny. Wygląda od razu inaczej pomieszczenie, prawda? Dużo lepiej, dużo ładniej. Tu kurty nie ma. Kurtyna w górę! Dobra. Nie ma to nie ma. Chodzi mi o piloty. To się kupi. No tu też kurtyny są raczej zbędne. Dobrze. Patelnia, garnek. To chyba tu już nie będzie, bo trzeba więcej nie dokupować. Dobra. Elegancko. Niestety jeden z French Pressów, czyli taki do parzenia kawy, jest popękany. No wiadomo, że tutaj już się nic nie zrobi, trzeba wywalić, ale no musiał dokupić. Trudno, życie. Na razie idę wyrzucić do śmieci. Niech się tu nie pamięta, jak dzieci tu będą. A już są w ogóle pierwsi goście, że się tak wyrażą. Bo dzisiaj możemy mówić o gościach, pierwszy dzień jest całkowicie darmowy. Przyszła jakaś para z dzieckiem jednym. Anglojęzyczna. Tymczasem my na markecie i tu pokazuje zgodne współżycie kotów i ryb, prawda? Wydawałoby się, że naturalnie wrogowie, a tymczasem wcale nie. Jest kot, leży drugi kot, leży ryba, leży druga ryba i sobie współżyją. Nie ma. Okej, sobie have to go. Przyjechaliśmy kupić pierś z kurczaka i jak na złość dzisiaj akurat pana od kurczaka nie ma. Przyjechali słodcy klienci od pana z kurczakiem, a pana z kurczakiem brak. Trudno, to kupimy tylko jajka. Cały czas wychodzą jakieś rzeczy, które trzeba dokupić, dowieść. No właśnie, jeździmy teraz za piersią z kurczaka i nie ma. Na tamtym markecie nie było. Na tym blisko nas jest końcówka jakaś taka zupełnie też cmenty wyglądająca, więc też nie bierzemy. Pojadę do Angkor Marketu znowuż. Tam kupię. Drożej, ale będzie. To co? Angkor Market? Please. Okay. Say nicely, please. Please. No. Macinko. O, jest, okej. I hate you. Ach, te powroty. Drugi raz już dzisiaj, na przestrzeni 2 czy 3 godzin w Angkorze. I tak cały czas coś wychodzi. Takie, wydaje się, rzeczy oczywiste, takie nieoczywiste i oczywiste. Na przykład łoka nie ma. Matko jeden, no byłem w restauracji, przecież mogliśmy wziąć łoka. No ale zapomnieliśmy, dobra, przywieziemy z domu. Teraz na pierś z kurczakiem, jeszcze polecę. Oh, it's so good, so good, oh, I know. Tak dobrze, tak zimno. Oprócz piersi z kurczaka, no właśnie, coś do picia mi sobie wziął dla siebie. Woda gazowana. No przepraszam najmocniej. Woda gazowana, ale ciepła. Czy ciepła? W sumie bardzo ciepła to nie jest. Dzisiaj robotnicy jeszcze coś tam poprawiali przy tym murku, który robili. No zobaczcie. Zrobili robotę, zostawili. Nie ma problemu. Nie ma problemu. A problem jest. Muszę bratu pokazać, gdzie są żyłki, bo widzę, że się dobrał do tego. Tak, no pojechali już robotnicy. I nieładnie. Posprzątać trzeba. Brat ruszył z wydatną pomocą, wziął się za koszenia trawy. Nawet o tym wspominałem, że trzeba by to zrobić. Proszę, pomyślmy. Ładnie z jego strony. My jeszcze zabieram jakieś tam gadżety i jedziemy do klubiku. Nasz stały bywalec przyszedł, chciał się pobawić w piasku, w piaskownicy, no a dzieci się tam bawią i to trochę było nie na miejscu. Wziąłem mu tam z puszeczki, dałem jedzonko, tak, troszkę się tak zaczynamy zaprzyjaźniać powoli, troszkę się oswajamy, jeszcze nie na tyle, żeby go pogłaskać, ale już jest bliziusieńko, tak. Przecież zjadł na łyżeczce, dałem trochę jedzenia, spróbował, zobaczył, że dobre, wyniosłem mu na zewnątrz, tak żeby nie no ale no, sikać, to musi pewnie. Jestem na zewnątrz, bo nie chcę go karmić. Prosiłem cię, no. Beznadziejna sytuacja. Baby! Speak with him in Khmer! Trzeba będzie zamykać bramę, no. I tyle. Wrócił się. No właśnie, nie chcę go karmić tam, żeby nie nauczył się, że będzie u nas dostawał jedzenie. Ale z drugiej strony chciałem, żeby coś zjadł sobie dobrego. Dobra, idę szukać lampek. Potrzebujemy takie podwiesić pod parasolkami, ale żeby wieczorem, jak się robi ciemno, to żeby tam coś świeciło takiego atrakcyjnego. Coś takiego na kształt ciepłego, żółtego, pomarańczowego koloru. Takie lampeczki na baterię, bo nie będę teraz rozciągał instalacji. Więc po prostu takie gotowce. Ten pies no, nie wygląda takiego, który mógłby ugryźć, ale z drugiej strony jest to obcy pies. Ja bym swojego dziecka na przykład też wolał, jakby żeby się nie bawiło, kiedy jakiś pies tam się kręci. Wtedy muszę no, niestety zdecydowanie postawić mu jakąś granicę. Właściciel mówi, 2 razy go strzelić i przestanie przychodzić. No, to ja te rozwiązanie, to ja dziękuję. To ja wolę jednak znaleźć metodę inną. Chociażby zamykać tą bramę. No. Trzeba tylko połatać wszystkie dziury. Ciągle znajduję sobie jakieś wejście. O, a tutaj jest taki sklepik, gdzie myślę, że jest szansa na kupienie lampy. Dlaczego tak myślę? Bo to sklep z lampami jest. Tylko nie wiem, czy na baterię. No to szukamy. Niestety na prąd wszystko. Tyle, że zmienny, a nie na stały. Zatem na razie nie, no, albo po prostu będę musiał zrobić rozprowadzenie, no na spokojnie już. Dzisiaj najwyżej nie będzie. No jeszcze są te sklepy z lampami na Sivuta albo przy Szóstce, ale szczerze powiedziawszy strasznie mi się nie chce tam jechać. Zaraz zobaczę, jeszcze skonsultuję się. Balun. Ja znowuż w klubiku, ale już nie przeszkadzam dziewczynom, bo jest zamówień z kuchni trochę. Kilka dań, kawy jakieś, sam bym się napił kawy. Także znikam stąd. Jadę na Wadbo Road. Tam mają podobnoż takie lampeczki właśnie na baterię. Także śmigam. Pompowanie balonów się odbywa. Klima wszędzie rozkręcona, chodzę, wyłączam. Bo dzieci wszystkie bawią się na zewnątrz, no to po co przepłacać, prawda? Dobra. Przyszedłem, skontrolowałem, można iść. Tam nie nagrywam na zewnątrz, tam mówię, wszyscy siedzą, rodzice i dzieci, także na razie bez pokazywania. To zdaje się jest ten sklep, ale nie mam pewności. Wejdę i się dowiem. Lampy wiszą, ale już wiemy, że to nic nie znaczy. Lampa, ale nie ma na razie możliwości się dobić do nikogo. Tutaj kolejka ludzi po prostu stoi. Sklep, hurtownia. Cały czas. Ktoś. Sam nie jestem w stanie się zorientować. Przyjadę później. Brat, no podkosił tą trawę trochę. Trzeba przyznać. Może nie perfekt, ale... Co oni tutaj robili? Ja tego nie mogę cały czas zrozumieć. Po co oni tu cementować? Co oni... Aha, tą szparę, szczelinę pomiędzy. Aha, taka robota. No, panowie, tu jakieś przechodzą przywody. Choroba wie skąd, na co, do czego, zamurowane. Częściowo wiszą. Tu się woda cieczy. Trzeba mnie sprawdzić, co się dzieje. No dobra. To taka odważna poszła zwiedzać okolicy zaraz. Pójdę do niej. Proszę, proszę. A gdzie jest mój motor? Mój Dream? Zamiast Dreama to tu stoi jakiś stary, rozwalony Wave. Interwencja. Dobre jaja. Pomyślałem, że może brat wziął, ale patrzę, kluczyk leży. Tu stoi jakiś stary Wave, który jest odpalany jest no, bardzo na krótko, że się tak wyrażę. A mojego Dreama nie ma. Co powiedzą teraz robotnicy, że przez pomyłkę wzięli? Czy ktoś po prostu wziął i ukradł? Ale to wejść, ukraść Dreama, jak stoi Royal Enfield, chyba że tylko to umieli ukraść. Zaraz będziemy do właściciela dzwonili do domu. Wpadłem na pędzie do domu. Zaobserwowałem braki majątku. Wziąłem ketchup. Mieliśmy kupiony wcześniej i zawożą go do klubiku. I to będzie tak, podejrzewam, pierwsze dni takie będzie cały czas dosztukowywanie. O tego zapomnieliśmy, o tego nie wzięliśmy, o tego brakuje. Tak musimy kupić, wiem, już szklanki do soków wyciskanych. Nie możemy ich podawać plastikowych, tych, które są dla dzieci, tylko wyciskane, już bardziej nobliwy, droższy powinien być w jakimś lepszym szkle. Jadą. Proszę bardzo, co za ciekawostka. Nie wiem, czy Państwo wszystko widzicie. Hurray! Hurray, hurray! It's your channel's birthday. You come so far, just imagine where you and your community will be the next year. Keep doing you. No i mogę zobaczyć analitykę, czyli przeanalizować kanał. I mamy podsumowanie. Podsumowanie, a to jest podsumowanie z ostatnich 28 dni, to co ja Wam będę mówił. To trzeba było zobaczyć podsumowanie z całości, od początku kanału. A to z całości, tak z 28 dni to nawet nie będziemy analizowali tego. No w każdym razie, okazuje się, że dzisiaj są urodziny kanału Po pas w pieprz. Moi drodzy, taka okazja, zachęcam do celebrowania. Nie dość, że otwarcie klubiku, nie dość, że Babaloo Playground został oficjalnie, choć to jest takie miękkie otwarcie, soft opening, został, ale został dzisiaj otwarty, 31 października, to okazuje się, że 31 października są urodziny kanału Po pas w pieprz jeszcze. To jest jakaś ważna data. No, proszę zapisać na kominie. 100 lat, niech żyje, żyje nam Po pas w pieprz. Ja naprawdę nie wiem, co się tutaj wydarzyło przed chwilą. To jest po prostu jakieś... Ja nie mam pojęcia. Asia do mnie napisała, czy mogę przyjechać i przywieźć ją do domu. Więc ja przyjechałem tam, żeby ją zabrać. I w tym momencie przyjechała Tharong, przywiozła Juny, która powinna być w szkole, a która nie jest w szkole. I czy to ona ją zostawia? Ja mówię, no dobra, ale to nie ma tutaj takiego, to nie jest przedszkole, tu trzeba by opiekować się dzieckiem, no ale ty tu jesteś. Ja mówię, nie, ja tylko przyjechałem na chwilę, ja miałem tylko wejść i wyjść, wziąć, zabrać Asię i wrócić. No to ja nie wiedziałam. No to, no, dobra, no i no to jakbyś mógł ją przywieźć jutro do szkoły rano. Dobra, no to jesteśmy teraz. Przyjechaliśmy na chwilę do domu, bo Asia chce zabrać tu jakieś rzeczy, żeby tam z dziećmi porobić. A przy tej okazji Juny się przebiera w spódniczkę, którą Asia wczoraj przygotowała dla Brandy i dla Juny. Takie spódniczki. Później mam pokażę na Juny, ale Juny akurat obecnie jest w połowie w negliżu, także nie będę ich filmował. Spódniczka jest super, musimy tylko znaleźć jakąś koszulkę do tego, żeby tak współgrała trochę. No i pojedziemy w tej sytuacji do klubiku, no bo co, no, innego zrobić. Nie tak miał wyglądać. Jestem w połowie robienia menu. Mam swoje rzeczy. Dobra, dobra. Jest super, znaczy bardzo się cieszę. No. Cieszę się, że sobie spędzimy Halloween razem. Uuu, ale super. No ale nie mogę nadal pokazać. Asia to dzisiaj ma dzień naprawdę przerąbany. Dzień konia. Zobaczcie, już jest przygotowana, już ma torbę założoną, zarzuconą przez ramię, ale jeszcze doszywa coś tam do spódniczki dla Juny. Halloweenowej spódniczki. Zabieram jakieś tektury, żeby coś tam z dziećmi robić, jakieś aktywności przeprowadzać. Potem jeszcze podjedzie do IBC, ale my chyba pojedziemy z Juny prosto do... A co tu się wydarzyło? Dziewczyny jadą do klubiku, a ja jadę do IBC. Przekupić farki do twarzy, coś tam, pędzelki, jakieś pierdółki jeszcze. O! I to się nazywa załadowany pan. Zakupy zrobione. Nie było oczu. Ale są farbki do twarzy, do buzi. Pędzelki, tak jak chciała Asia. A oczu, sztucznych oczu, takie, że można było jakieś potworki stworzyć. No to nie ma akurat. Dobra. Nie zapinam tego? Zapnę. Popołudnie, zatem powoli kończą się szkoły i zaczynają się zjeżdżać rodzice z dziećmi. Już coraz więcej się ich zrobiło w klubiku w Babaloo. Czekamy też na Brandę, która powinna się pojawić, myślę, że za jakąś godzinkę po szkole. Jeszcze kilka osób ma do nas dojechać, też się zapowiedziały. Także całkiem tłoczno się robi. A ja już widzę, że będę musiał też więcej światła zainstalować w środku. Mimo że jeszcze jest dzień, to już się robi taki lekki półmrok i w środku to światło nie jest wystarczające. Także trzeba będzie jak najszybciej pomyśleć nad dodatkowym oświetleniem. Na szczęście w ogóle chyba zrobię to, rozprowadzę tą elektrykę pod te parasole. No, zobaczymy jeszcze. Dzisiaj się będę przyglądał temu, jak będzie zmierzchało, jak to wygląda. Powolutku zaczyna mnie to irytować. Podjeżdżam tutaj, znowu widzę, człowiek chodzi. Aha, dobra. Hello! Będą montowali z powrotem tą rynnę. Dobra. Ale że się tak wyrażę, wchodzą bez pytania. No nie ustalone jest to wcześniej, nic, po prostu mi wchodzą. Mnie nie ma na chacie, nikogo nie ma na chacie. Lepiej jak nikogo nie ma, jakby sama żona była, to już w ogóle najgorzej. Ojej, kiełki, połki. Dobrze, niech instalują, niech kończą wszystko. A to brat się rozpędził właśnie, bo tak nie dokończyłem się. Rozpędził, poobcinał tutaj. Widziałem, że Basia dzisiaj jest w stresie, no bo to otwarcie klubiku i cały czas coś tam dowieść, coś tam zrobić i ona chce tam, żeby było jak najfajniej, więc jakieś atrakcje. I ona teraz maluje buzię i tam jakieś konkursy malowania. I dzieci tam jest już tam 8, 9, 9. Plus oczywiście rodzice do tego wszystkiego. To taka lekko... No ja w wielkim stresie jest, no właśnie, a tu brat się jeszcze pospieszył i tu gdzieś poprzenosił rośliny. Tutaj zepsuł nam ten płotek i wyciął wszystko. Było tak ładnie. A mieliśmy właśnie dokładać kolejną żertkę, żeby... No, tak sobie można zobaczyć. To jest pszczoła. Spoko pszczoła, spoko. Nie stresuj się. Ona na bieżąco wyjawia sobie otwór tutaj, dziurę w bambusie, gdzie będzie robiła gniazdo. Tak, to jest pszczoła. To czarny, latający, taki bąk czarny, to pszczoła tutejsza. Znaczy to nie jest jedyny rodzaj pszczoły, tutaj są różne rodzaje pszczół, no i taka czarna właśnie też jest. Samotniczka, one nie żyją w rojach, tylko taka właśnie samotna. I ona teraz wygrzebuje z tego, ja wam później pokażę, bo ona się teraz tutaj stresuje. Dobra, nie będę jej tam przeszkadzał. Nic nie robi mi to, co będę ją wpędzał jeszcze w stres. Nie dość, że Asia zestresowana, to jeszcze pszczoła będzie się stresować. No w każdym razie tak niepotrzebnie zrobiłem duży błąd i zapytałem Asi, ale a po co twój brat wyciął to wszystko? Tak patrzyła, spojrzała na to, spojrzała na mnie. Nie odzywaj się, idź do mnie. Już mam przerąbane po calaku. Naprawdę to nie jest żart. Ja już wiem, ja już znam doskonale te momenty, kiedy trzeba szybko się usunąć. No i właśnie tak by powiedziawszy, usunąłem się w najgorszy możliwy chyba sposób, bo zostawiłem Juny z nią tam i z tym wszystkimi dziećmi przyjechałem na chwilę do domu. Ale musiałem po prostu przyjechać. Tutaj jedną rzecz mam do załatwienia i zaraz tam wracam. No. O matko jedyna. Koniec dnia. Koniec dnia tutaj w klubiku, więc można podsumowywać troszeczkę. Przewijało się 16 dzieci. 16 dzieci z rodzicami. Dzisiaj darmowe wejście, także tutaj jakby trudno mówić o jakimkolwiek kwestiach finansowych z tym związanych. Prawdopodobnie no, ten impact początkowej, czyli chęć sprawdzenia przez rodziców miejsca spowodowała, że się pojawili. Fakt, że za darmo, no to na pewno też był czynnik, który tutaj ich troszkę zwabił. Przychód dzisiaj ze sprzedaży jedzenia, picia jest w okolicach 30 coś dolarów, także no, nie jest specjalnie duży, ale gdyby był codziennie taki, to też nie byłoby najgorzej. W każdym razie generalnie, no możemy powiedzieć, że było ok. Dostaliśmy parę uwag cennych od osób, które tutaj były. Zgadzamy się z nimi generalnie, będziemy implementowali je w najbliższych dniach. Ale mogę śmiało powiedzieć, że było lepiej niż można było się spodziewać. O. Wiemy teraz, że musimy poinstalować wiatraki na ścianach, nie mogą być stojące, wiemy, że musi być więcej światła w środku i na zewnątrz. No jest sporo takich rzeczy, które będą do zrobienia, ale generalnie ok, w porządku. Dzień zakończony pomyślnie. Teraz sprzątanie, przygotowanie wszystkiego, no już jesteśmy tak na ostatniej prostej i Asia chce jechać z dziewczynami na Pub Street, chcą się tam poprzechadzać, poprzebierane, więc pewnie pojadę z nimi i pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądało. To tutaj w Bólach rodzi się strój, w którym Asia chce wystąpić przejść przez Pub Street, czyli skrzydła. Składają się z różnych elementów, jest ich całkiem sporo. Materiał, który wykorzystuje tam do czegoś jeszcze. Nie wiem, nie znam się. W każdym razie ja bym najchętniej został na chacie. No ale co zrobić? Family to family, rodzina to rodzina. Jak trzeba iść razem, to się idzie razem. Się wyśpię po śmierci. Ostatecznie koncepcja skrzydeł odpadła. Asia się zdenerwowała na nie. W ostatniej chwili przygotowała sobie taki strój. Jak widać, dziewczyny również. Scary Monsters! Spódniczka, które przygotowała Asia dla nich. Tak, kochanie, wyglądasz przerażająco. Ma takie rozcięcie, ma zbyt duże według mnie. Nie, tutaj tak widać za dużo. No właśnie, właśnie. No, beautiful. Really beautiful. Piękny strój. Really, really nice. Let's go! Yeah, let's go! Najwyższa pora, bo 9 jest wieczorem już. Normalnie to idę spać już. Co zresztą też bym uczynił teraz. No, ale trzeba pilnować tych skarbów. Trafił się nam kolejny mistrz kierownicy. Krąży już tutaj 10 minut w kółko. Tu po tych ulicach wszystkich obok nas. Tak, każdą, wcisnął się już wszędzie. Tam, gdzie nawet się nie da wjechać. Nie, już jest na Riverside. No ja nie wiem, ja będę mówił brawo za chwilę, bo po prostu dokonuje rzeczy niemożliwych. Przejeżdża miejscami, gdzie nie ma po prostu przejazdu. Byle tu nie dojechać. No krąży w kółko, po prostu w kółko. Jedziemy już. Nareszcie udało się zebrać. Jesteśmy w drodze. Tak, kochani. Wampiry, straszydła. Przeokrutne. Już niedługo będziemy na Pub Street. Przejdziemy się. Mam nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo. No i potem do domu. A zobaczymy, co tam dzisiaj ciekawego się dzieje. O, pięknie. Musimy się zatrzymać. Tutaj policja już zatrzymuje w ogóle ruch, bo jest taki tłok, tak dużo ludzi, nawet nie może tam wjechać. Okej, to wysiadamy tutaj. No rzeczywiście, powiem wam szczerze, że takiego ruchu to nie widziałem tutaj bardzo dawno. Asia już wzbudza sensację i ja się nie dziwię. Tutaj, wait. Okej, let's go. Przechodzimy. O, tu jak wybudowali. Czeka chwilę nie było. Zaliczamy postój na lody. Nie dość, że wielu nie ma smaku, to jeszcze pan mówi, że nie mają łyżeczek. No, chciałbym sobie jakoś radzić. No proszę, dał środek papieczek. Okej, a lemon mój? Nie. Lemon, 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 mój, tak. Najmocniej przepraszam za negliż, ale już zacząłem się przygotowywać do wskoczenia pod prysznic. I wtedy przypomniałem sobie, że nie nagrałem przecież zakończenia odcinka. Kochani, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego epizodu. Bardzo dużo się działo dzisiaj na mieście, ale tłumy były, no i powiem szczerze, że tak zapchanego Pub Street, ale nie tylko Pub Street, bo i ulic wokoło, to nie pamiętam już od takich czasów świetności. To nawet w Nowy Rok tak bardzo chyba zapchane nie było. A no dość relatywnie młoda godzina jak na zabawy, prawda? Wieczorową porą, bo to przed koło 10 wszystko się działo. Niemniej, dla nas to było już zbyt dużo. Asia chętnie by została dłużej, no ale cóż zrobić. Obowiązki, obowiązki. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam na jutro, 7 rano czasu polskiego, na kolejnym. Dzisiaj życzę wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.